Proszę Państwa, pan profesor Jerzy Młynarczyk. Naukowiec, sportowiec, polityk, prezydent Gdańska w latach 1977-1981. Na Wybrzeże przyjechał z Wilna. Pan profesor urodził się w sierpniu 1931 roku w Wilnie. Tato pana profesora, Jan Młynarczyk, był pierwszym kuratorem Gdańskiego Okręgu Szkolnego i ta funkcja była powodem waszego przybycia na Wybrzeże. Od czerwca pan profesor z rodziną mieszkał w Sopocie, gdzie w 1950 roku ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum Bolesława Chrobrego. Takie nazwy nosiły pierwsze szkoły po wojnie w pierwszym pięcioleciu. Były one łączone z uwagi na rozpiętość wieku uczniów. Gimnazjum i liceum. W 1954 roku absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Poznaniu, choć plany były nieco inne, ale o tym za chwilkę. Proszę Państwa, pan profesor jest wybitnym sportowcem, koszykarzem, który grał w zespołach Warty Poznań, Lecha Poznań, z którym w 1958 roku wywalczył tytuł mistrza Polski, w latach 1960-71 Wybrzeża Gdańsk. I tutaj wicemistrz Polski w 1970 roku. W latach 53-61 reprezentant Polski, 112 występów, 671 zdobytych punktów. Uczestnik Mistrzostw Europy w latach 1955, 57, 59 i 61 i wreszcie w roku 1960 uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Siódme miejsce zdobyliście wówczas. Pan profesor pracował jako radca prawny od 1958 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Od 1970 roku, więc od początku samego istnienia Uniwersytetu na tej uczelni, doktoryzował się w 1963 roku, w 1978 zdobył tytuł doktora habilitowanego. W latach 70. przez 6 lat pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł profesora zdobył w 1988 roku. W latach 80. pan profesor pełnił funkcję także dyrektora Instytutu Morskiego. W 88. wygrał konkurs na stanowisko profesora w Światowym Uniwersytecie Morskim w Malmę, gdzie wykładał do roku 1991. Te funkcje, które pełnił pan profesor, można by mnożyć w nieskończoność. Ja pozwolę sobie wymienić tylko kilka. Pan profesor jest ekspertem Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie. W latach 2001-2005 był posłem na Sejm RP czwartej kadencji z ramienia SLD Unii Pracy. I od 11 lat pan profesor pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. To, że jest autorem licznych publikacji i artykułów, jest sprawą oczywistą. Proszę Państwa, my zaczniemy w zupełnie nietypowy sposób, albowiem zaczniemy nasze spotkanie poetycko. Proszę Państwa, w tej chwili będzie miała miejsce premiera wiersza autorstwa pani Eugenii Kobylińskiej, która napisała ten wiersz zatytułowany Ptaki z daleka specjalnie dla rodziny państwa Młynarczyków. A pretekstem do napisania tego wiersza była, i tutaj któryś z naszych świadków zwrócił uwagę, że powinniśmy używać słowa nie repatriacja, bo cóż to była za repatriacja, a ekspatriacja rodziny państwa Młynarczyków na Wybrzeże. Panie profesorze, bardzo proszę o odczytanie tego wiersza. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. Nie
jestem aktorem, ale ośmielę się zaproponować Państwu premierę tego wiersza. Nie był on nigdy opublikowany i po raz pierwszy jest prezentowany publicznie. Wiersz został napisany przez Wieniankę, poetkę, powieściopisarkę Eugenię Koblińską, przyjaciółkę moich rodziców. Napisany był specjalnie dla mojego ojca. Znalazłem go w papierach. Po ojcu. Pani Eugenia Koblińska była nie byle kim w literaturze wileńskiej. Była laureatką Srebrnego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury przed wojną. Jej kariera zatrzymała się w okresie wojennym. Wiersz jest napisany w takiej konwencji trochę młodopolskiej, może czasem naiwnej, ale moim zdaniem oddają znakomicie atmosferę, jaka towarzyszyła ludziom z Wilna przyjeżdżającym do Gdańska. Wiersz nosi tytuł Ptaki z daleka. Wiatr skrzydła nam szarpał, w górę wyginał, gdy opadaliśmy na gdańskie skarpy w burzliwą godzinę. Przysięgaliśmy w smętnym popłochu dosyć tych rozstań. Odtąd nie będziemy już nic kochać. Po prostu. Do czego serce się przywiąże, wszystko jest kruche. Lepiej jak liście krążyć z podmuchem. Lecz wiatr przyleciał z oliwy pachnący. Zatoczyły fale jasnogrzywe skier tysiącem. Sprężyły się mocarne buki na wzgórzach. Wszystko biegło, by serca poszukać i urzec. Próżno było się zrywać i chować i krzyczeć, że miłość boli. Inna ziemia nas bierze na nowo w niewolę. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać teraz o Pana drogę do Gdańska. Widzimy na ekranie pewien dokument pochodzący z 1942 roku, którego głównym celem było określenie narodowości. Prawda? Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że trafiliście Państwo na wybrzeże? Ten dokument... Mój ojciec był skromnym nauczycielem szkoły powszechnej. W Wilnie w 1939 i później była kwestia oświadczenia się co do przynależności państwowej. Deklaracja ojca, że był Polakiem, zaowocowała wywiezieniem nas do obozu. Byliśmy w dwóch takich obozach na Litwie. Nie były to obozy zagłady, ale były to obozy odosobnienia tak zwanych uciążliwych cudzoziemców. Mój ojciec był człowiekiem lewicy, był przed wojną członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Stąd też, kiedy Polska powstawała w 1944 roku, znajomi działacze polityczni Wilnian przyciągnęli ojca do pracy w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego i tam uzyskał nominację na pierwszego po wojnie kuratora okręgu szkolnego białostockiego. To był 1944 rok, jeszcze była wojna. I tu zmierzam właśnie do mojej więzi z Gdańskiem. Mnie kiedyś zapytał ktoś z dziennikarzy, kiedy ja posłyszałem po raz pierwszy nazwę miasta Gdańsk. Ja podczas wojny jako dziecko uczyłem się na tak zwanych tajnych kompletach, ale wiecie Państwo, jak wyglądała ta nauka.
Raz się te zajęcia odbywały, przecież zagrożeniem był w najlepszym wypadku obóz koncentracyjny dla nauczyciela, a często i dla uczniów. Stąd też szczerze powiem Państwu, że ja o Gdańsku prawie nic nie wiedziałem. Byłem jedynakiem w rodzinie i dlatego nie bardzo rodzice wiedzieli, co ze mną robić. Jak przyjeżdżała jakaś osobistość, to siłą rzeczy uczestniczyłem w posiłkach, ale miałem już 13 lat i już wiele rzeczy rozumiałem. Przepraszam, ja jestem już w wieku, w którym przestaje się myśleć, zaczyna wspominać. Stąd też przydługi wstęp do tego właśnie wydarzenia. W 1944, przypuszczam, że to było gdzieś w sierpniu, a więc trwała wojna, jeszcze przyjechał do ojca na wizytację kierownik resortu, bo tak to się w PKWN nazywało. Nie było stanowisk ministerialnych, tylko kierownik resortu oświaty, Stanisław Skrzeszewski. No i przy wspólnym obiedzie, przy którym siedziałem, bo jak powiadam, nie bardzo wiedzieli, co ze mną robić, usłyszałem takie zdanie, które zapamiętałem sobie. Skrzeszewski powiedział, jak to w tamtych latach mówiono, mówi do ojca, słuchaj, w styczniu ruszy ofensywa, przygotuj się, będziesz prezydentem Królewca. A ojciec mówi, słuchaj, przecież ja nie miałem nigdy nic wspólnego z administracją. A Skrzeszewski mówi, a ja miałem, przygotuj się. No i pojawił się ten Królewiec. Ale chyba miesiąc później ów kierownik resortu przyjechał po raz drugi do Białegostoku i powiedział ojcu, też pamiętam to zdanie. Wiesz co, Stalin zdecydował, że oni biorą Królewiec, a nam dają Szczecin. Także wybierz sobie jakieś inne miejsce. I wtedy ojciec powiedział słowa, o których myślę zawsze z pewnym wzruszeniem. Powiedział, wiesz, ja nigdy w życiu nie widziałem morza. Ja bym chciał do Gdańska. A mój to dobrze, to pojedziesz do Gdańska. I tu pojawił się po raz pierwszy nazwa Gdańska. Dla mnie to była nazwa absolutnie abstrakcyjna. I było to w pierwszych dniach kwietnia 1945 roku. Wychodziły już czasopisma, tygodniki polskie, które oczywiście abonowaliśmy. I raptem zobaczyłem na ostatniej stronie szpilek. Na ostatniej stronie szpilek. Na całej stronie taki dziwny rysunek. Przedstawiał on zarysy jakiegoś miasta, jakieś zarysy jakiegoś dżentelmena w takim staroświeckim stroju. I tekst, który mi w istocie w tamtych latach nic nie mówił. Nie wiedziałem, że to jest prorocza wizja sędziego Soplicy. Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, znowu będzie nasze. Pamiętacie Państwo cały tekst? Niech żyje, krzyknął sędzia, wznosząc w górę flaszę. Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, znowu będzie nasze. I u dołu czerwony napis, i jest nasze. I wtedy wiedziałem, że w tym Gdańsku osiądę, choć nie mogłem przypuszczać, że odegra ono w moim życiu tak istotną, wręcz zasadniczą rolę. I to był mój początek. Proszę Państwa, Gdańsk był miastem najczęściej obieranym jako cel podróży osadników. To właśnie tutaj osadnictwo polskie miało swój najbardziej intensywny przebieg. I nie tylko szpilki były tym tygodnikiem, który choć nie musiał reklamować Gdańska, to jednak pokazywano Gdańsk jako miasto polskie, które w ówczesnej propagandzie powojennej miało niezwykle ważne znaczenie. Także pierwszy numer tygodnika Świerszczyk dla dzieci pokazał wspaniałą ilustrację słynnego grafika Szancera. Także tutaj mamy ten wątek właśnie pokazywania Gdańska. Te ilustracje musiały na pewno w niezwykle dużym stopniu oddziaływać na wyobraźnię, na budowanie świadomości powojennej.
Przyjechaliście Państwo do Sopotu, który stanowił zaplecze lokalowe, można powiedzieć, dla Gdańska. To z uwagi oczywiście na stan, w jakim znajdowało się miasto, to właśnie w Sopocie miały miejsce siedziby wszystkich najważniejszych gdańskich władz, Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Miasta, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, ale także Gdańskiego Okręgu Szkolnego. I to był ten powód, dla którego Państwo zamieszkaliście właśnie w pewnej kamienicy w Sopocie. Tak. Ojciec był tu już w kwietniu, w połowie kwietnia, na czele takiej grupy operacyjnej, która się nazywała Oświata. Państwo wiecie doskonale, że Gdańsk był pustynią oświatową w tamtych latach. Przecież resztki szkolnictwa polskiego, jakie istniały w wolnym mieście Gdańsku, zostały praktycznie unicestwione. Tu nie było nic. I powołano taką grupę operacyjną, która wsiadła do ciężarówki i przyjechała tu w połowie kwietnia, żeby próbować organizować pierwsze po wojnie szkolnictwo gdańskie. Na siedzibę kuratorium wybrano oczywiście budynek, obok którego nie bez wzruszenia przejeżdżam codziennie, bo nadal mieszkam w Sopocie. W tym budynku było również mieszkanie służbowe, które otrzymaliśmy w tamtych latach. Kuratorium bardzo, moim zdaniem, efektywnie zaczęło wpływać na rozwój szkolnictwa. Do tego stopnia, proszę Państwa, że jak mówią o tym dokumenty, zaczęli tam ludzie pracować w kwietniu, a w czerwcu w okręgu szkolnym gdańskim, który nie pokrywał się z terytorium województwa, był znacznie większy, bo przyjęto bezpośrednio po wojnie strukturę przedwojenną, tak zwanej administracji wydzielonej. Kurator nie podlegał władzom lokalnym, tylko podlegał ministrowi. Otóż już w czerwcu, po 2 miesiącach, na terenie Okręgu Szkolnego Gdańskiego funkcjonowało 386 szkół powszechnych. Powiedzmy sobie prawdę, niektóre z nich były zakładane przez nauczycielstwo zupełnie spontanicznie i kuratorium dowiadywało się dopiero o tym, że jakaś szkoła funkcjonuje, że ktoś tam uczy. I teraz ostatnio, zresztą dzięki wstawiennictwu pani doktor, mogłem oglądać w Archiwum Państwowym w Gdańsku, mogłem oglądać plik dokumentów wiążący się z weryfikacją nauczycieli. Bo po wojnie każdy mógł się podawać za nauczyciela, więc w tych dokumentach weryfikacyjnych są nieraz zastanawiające kwestie. Na przykład takiemu człowiekowi, który mu opowiadał, ja jestem nauczycielem, dawano do rozwiązania jakieś zadania matematyczne albo zobowiązywano do napisania jakiegoś wypracowania, żeby się zorientować, czy on w ogóle biegły w języku polskim. Dopiero wtedy komisja weryfikowała i wyznaczała go na stanowisko. Sytuacja była niezwykła, ponieważ wielu ludzi potraciło wszystkie swoje dokumenty i rzeczywiście powołano specjalną komisję, która... Tak. Poza tym, wiecie Państwo, tu na tej sali mówiono dziś o entuzjazmie. Ja sądzę, że były różne postawy wśród nauczycielstwa, ale przypadki, które zapamiętam właściwie do końca życia, pokazywały coś, o czym powinniśmy mówić nawet we wzniosłych słowach. Ja nie lubię patosu w wypowiedziach, ale o jednym z takich przypadków słyszałem od ojca, a drugi widziałem na własne oczy. Ten pierwszy przypadek, o którym ojciec wiele lat później mówił, właśnie nie bez wzruszenia. To było takie wydarzenie, że gdzieś w 1945 roku, to mogło być w sierpniu czy w lipcu, do gabinetu mojego ojca wkroczył wynędzniały pan, niewysoki, w kurtce, w pasiaki obozowej kurtce,
w jakichś okropnych spodniach, stanął na baczność i powiedział: Panie kuratorze, doktor Gębik melduje swój powrót do szkoły. Ojciec nie miał pojęcia, kto to był doktor Gębik, ale usłyszawszy, że jest pedagog z cenzusem naukowym doktora, mówi: Panie kolego, pan mi z nieba spadł. Tutaj ja potrzebuję wizytatorów, naczelników kuratorium, już pan otrzymuje pracę. A na to rozmówca mojego ojca powiedział: Nie, panie kuratorze, ja proszę o skierowanie mnie do Gwizyna. I dopiero później ojcu opowiadano, kim był doktor Gębik. To był, proszę państwa, dyrektor Polskiego Gimnazjum i Liceum w Gwizynie, który razem z gronem nauczycielskim i z uczniami już 25 sierpnia 1939 roku, więc na tydzień przed wybuchem wojny, został zaaresztowany przez władze niemieckie, zresztą grono nauczycielskie i on sam skończyli w koncentraku. I opowiadano wtedy historię, która może razić czasem ludzi nieznoszących patosu, ale opowiadano, że kiedy wyprowadzano ich z gimnazjum, nauczyciele poprosili swoich prześladowców, żeby mogli się pomodlić. I wszyscy klękli w holu gimnazjum, ale słowa, które wypowiadali, to nie były słowa modlitwy. To były słowa hymnu narodowego. Nie bójmy się patetycznych zwrotów. Ci ludzie przysięgali na wierność Rzeczpospolitej. To było jedno wydarzenie, które pokazuje atmosferę tamtych lat wśród nauczycielstwa. A drugie, którego byłem świadkiem. Otóż ojciec mnie zabrał takim rozklekotanym wandererem kuratoryjnym, którym bez przerwy coś się psuło. To był ten 45 rok, chyba w lipcu, do Bytowa. Jechaliśmy tam, ojciec tam chciał zobaczyć, jak te szkoły tam organizują. Oczywiście samochód się po drodze zepsuł w jakiejś wioseczce. Kierowca biedny zaczął kleić dętki, no bo nie było innych możliwości. A ojciec mówi do mnie: chodź, pójdziemy, może tu jakaś szkoła jest, to zobaczymy. Zapytaliśmy tam kogoś i on mówi: o to, w tamtym budynku jest ta szkoła. Podchodzimy do tego budynku i widzimy, że budynek jest na pół rozwalony, a jakiś facet wstawia okna. Ojciec podszedł do niego i mówi: bardzo przepraszam, czy tu jest szkoła, czy tu jest jakiś kierownik? A ten wstawiający okna mówi: panie, ja jestem kierownikiem. I ojciec naiwnie mówiąc: panie, pan kierownik i pan okna wstawia? A ten jak ruszył związanką, oczywiście nie mając pojęcia, do kogo mówi. Jak nas tam obsobaczył, mój panie, do cholery, co mnie zawracacie głowy, ja nie mogę zacytować wszystkich wyrazów z uwagi na szlachetne uszy państwa, ale obsobaczył, mówi: 1 września rok szkolny musi się zacząć, przestańcie mi zawracać głowę. To i zabrał się do tych okien, ojciec nie przedstawiając się, oczywiście zniknęliśmy stamtąd. Zapytałem potem ojca, czy kilka miesięcy później, kiedy na spotkaniu kuratoryjnym wręczał temu kierownikowi sowitą nagrodę pieniężną, czy ten go poznał, czy poznał swojego rozmówcę sprzed kilka miesięcy. Ojciec mówi: wiesz, chyba mnie nie poznał, ale ja go poznałem. I to, proszę państwa, to są dwa maleńkie oczywiście wydarzenia. Jak powiadam, postawy były różne, ale ten entuzjazm nauczycielstwa w tamtych latach, to było coś, co, jestem zdania, mogłoby być upamiętnione nawet pomnikiem. Mówię o nauczycielstwie polskim pierwszych lat 40, 45. Ideologizacja szkoły zaczęła się później, ale 45, 46, 47. A nauczycielstwo polskie stanęło tu w pierwszym rzędzie. Właśnie będziemy mówić jeszcze o działalności pana taty, a tutaj widzimy zdjęcie
pana Jana Młynarczyka i na tle jest mapa, która obrazuje teren, który wchodził w obszar okręgu szkolnego. I to było województwo gdańskie. Przy czym do lipca 1946 roku rzeczywiście w skład województwa wchodził zarówno Bytów, jak i Lęborg, po czym zostały one odłączone. Więc to była rzeczywiście administracja wydzielona, tak. Natomiast terytorialnie obejmował województwo gdańskie. Tutaj mamy zdjęcie z ogólnopolskiego zjazdu oświatowego, które odbyło się w Łodzi w czerwcu 1945 roku. Widzimy tutaj pana tatę, widzimy także ministra oświaty. Skraszewskiego. Dokładnie tego pana, który bywał u państwa w domu. Tak, to już był wtedy, on już był ministrem, bo 31 grudnia 1944 roku PKWN został przekształcony w rząd tymczasowy. A potem w czerwcu 1945 to już był rząd tymczasowy, rząd jedności narodowej. Więc tutaj Skrzeszewski już był ministrem. Tak jest. Tutaj jest taki fragment, który w zasadzie chciałoby się przeczytać. Jest to fragment wystąpienia Jana Młynarczyka na owym zjeździe oświatowym. Rzeczywiście oddaje on ten entuzjazm, o którym pan profesor mówi. Ukazuje on także statystycznie, jak rozwijało się szkolnictwo na terenie całego województwa. Za chwilę będzie fotografia ukazująca, jak rzecz się miała na terenie samego Gdańska, ale rzeczywiście liczba szkół, które powstawały po wojnie, no, rosła w tempie bardzo szybkim i to nie były tylko placówki zakładane odgórnie. To były bardzo często inicjatywy oddolne nauczycieli, którzy przyjechali tutaj do Gdańska i którzy po prostu oddolną decyzją Komitetu Społecznego w warunkach gruzu dosłownie niekiedy przystępowali do edukacji. Tutaj mamy właśnie statystykę, jak wyglądały, jak to się miało w odniesieniu do Gdańska. Te dane zebrałam na podstawie miesięcznika statystycznego Zarządu Miejskiego w Gdańsku. Widać, jaka jest różnica w liczbie szkół, w liczbie uczniów i nauczycieli między rokiem 45 a 49. Trzeba też powiedzieć o tym, że rok szkolny w 45 roku rozpoczął się już w maju, prawda? 1 maja w Gimnazjum i Liceum imienia Bolesława Chrobrego rok szkolny zaczął się 1 maja 45 roku. Przerwa, o ile pamiętam, bo ja nie zaczynałem od maja, ja dopiero od czerwca tam się zjawiłem. Przerwa była w sierpniu skrócona i od września kolejny rok szkolny. Tutaj widzimy piękne hasło Witaj Polska Szkoła. Tutaj znowu widzimy pana Jana Młynarczyka w swoim gabinecie. Panie profesorze, jakim uczniem był Jurek Młynarczyk? Obrzydliwie przyzwoitym, jakimś takim. Zamiłowanie do sportu? Zamiłowanie do sportu oczywiście było. Myśmy wtedy wszystkie sporty uprawiali, ale ja byłem uczniem, nie byłem celującym uczniem. Dowodem niesłychanej życzliwości, nawet poczucia pewnego cienkiego dowcipu było to, że na przykład nauczyciel fizyki, znakomity zresztą, pan Wojnicz Siałężęcki postawił mi czwórkę na maturze z fizyki. Nie wiem dlaczego, może się kierował jakąś osobistą sympatią, a na pewno nie żadnymi innymi względami, bo wtedy, kiedy zdawałem maturę, mój ojciec już był bezrobotny i miał trudności ze znalezieniem nawet fizycznej pracy. Panie profesorze, z kolegami przyjeżdżaliście do Gdańska. Proszę powiedzieć, jakie było wrażenie młodego ucznia
widzącego leżące miasto w gruzach, chociaż tutaj widzimy okolice Bazyliki Mariackiej. Natomiast i tutaj siedzicie w takiej grupce chłopców z klasy męskiej, prawda? No wtedy humanistycznej. Pamięta pan atmosferę, jaka panowała wówczas, gdy siedzieliście? Ja pamiętam tę atmosferę, jak byliśmy tutaj. Szanowni Państwo, Bazylika Mariacka była zrujnowana, nie miała dachu. Stały tylko ściany. No ściany były szerokości mniej więcej takie jak ten stolik. To zdjęcie nie oddaje naszych wyczynów, których nie powtórzyłbym dzisiaj, nawet za milion dolarów. To jest ta kwota, która mogłaby wchodzić w grę. Otóż my nie tylko siedzieliśmy na tych tam zrujnowanych częściach, ale my niestety również chodziliśmy po tej ścianie, patrząc z obu stron na kilkudziesięciometrową przepaść. Dzisiaj nie ośmieliłbym się nawet pomyśleć o tym, a cóż dopiero. Myśmy tam naprawdę chodzili. Bazylika Mariacka była, przepraszam za to określenie, wypatroszona wówczas. Nawet groby osób, które tam były pochowane przez jakieś hordy żabrowników, były także, widzieliśmy te nagrobki, jakie były zrujnowane i tam leżały kości w jakichś takich szatach ozdobnych, być może szukano jakichś kosztowności, prawda, tam i tak pozostawiano wszystko. To był obraz straszliwy. Ulica Długa i Długi Targ to była ścieżka. To była wąska ścieżka wśród rozwalonych budynków. Obraz Gdańska był potworny. Wróćmy teraz do klasy lekcyjnej. Przed chwilą pan profesor powiedział, że był pan nieprzyzwoicie ułożonym uczniem. Tak, niestety. Ale spoglądam na to zdjęcie w lewym górnym rogu. Co tak, to była różnica. To była różnica poglądów w naszej klasie, która nie taje, że różnice poglądów polegały na pewnym zróżnicowaniu politycznym również w klasie. Myśmy bardzo się interesowali polityką i na ten temat też powstawały różnice zdań i ta bójka, która tam u góry, to jest autentyczna bójka, to nie sfotografowana przez jednego z naszych kolegów, i który był jedynym szczęśliwym posiadaczem aparatu fotograficznego wówczas, a dziś jest wybitnym archeologiem i wybitnym profesorem. To zdjęcie, to jest znakomity nasz wykładowca, profesor od łaciny, pan profesor Krzyżakowski, który charakteryzował się tym, że nigdy nie wychodził zza katedry. I postanowiliśmy go poddać pewnemu testowi, bo myśmy byli dosyć rozwydrzoną grupą uczniów. I czy wyjdzie i zobaczy ten napis przed katedrą? To jest autentyczne zdjęcie podczas lekcji. Państwo czytacie to. We mnie jest dziki jazz. Profesor nie wyszedł ze swojego obyczaju i pozostał. I do śmierci pewno nie miał świadomości, żeś prowadził lekcję na tle takiego napisu. Myśmy byli dosyć rozwydrzoną, przemądrzałą grupą 16 humanistów, ale myślę, że potrafiliśmy też naszych wybitnych nauczycieli uhonorować tak, że oni się chyba sami tego nie spodziewali. Moim ukochanym, niezapomnianym panem od polskiego był Michał Urbanek, znana postać w szkolnictwie średnim i do końca życia nie zapomnę. Mieliśmy z profesorem sporo kontaktów. Do końca życia nie zapomnę dwóch takich wydarzeń. Jedna, kiedy przed maturą profesor wszedł do klasy i powiedział: panowie, bo zawsze się tak do nas zwracał, to jest nasza ostatnia lekcja. I wtedy ta kupa, jak powiadam, rozwydrzonych indywidualistów, przemądrzałych, wstała i ostatniej lekcji wysłuchaliśmy na stojąco. Drugi, ciężko mi mówić o tym, bo wiele lat później, mieliśmy kontakt z profesorem, ale wiele lat później, w 80 roku zadzwonił do mnie telefon i posłyszałem znajomy głos: Jerzyku, chciałbym, żebyś mnie odwiedził.
Profesor Urbanek był jedynym człowiekiem na świecie, który się tak do mnie zwracał. Pojechałem. Profesor był w bardzo słabej formie fizycznej, ale on porażał pamięcią, intelektem. Pytał po imieniu moich kolegów, co robią po tylu latach. I kiedy po prawie dwugodzinnej rozmowie, rozmawialiśmy o wszystkim, o polityce, o literaturze, którą mi zaszczepił. Kiedy żegnaliśmy się, spojrzał na mnie i powiedział: no to żegnaj, Jerzyku. A ja powiedziałem: nie, panie profesorze, do widzenia. I dziękuję opatrzności losowi, że nikt mnie wtedy nie widział na schodach, jak prezydent Gdańska rozpaczliwie ocierał łzy, wychodząc od mojego profesora. Takie to też jest obraz nauczycielstwa tamtych lat. Zresztą mógłbym jeszcze kilka nazwisk wymienić. Panie profesorze, czy pan profesor Urbanek pochodził z województwa lwowskiego, przedwojennego? Nie, on był w Małopolsce, on pochodził z Małopolski, spod Krakowa, ale był tu nauczycielem gimnazjum macierzy szkolnej, działaczem harcerskim, znakomitym organizatorem życia organizacyjnego młodzieży polonijnego, który ocalał z Piaśnicy jego zwierzchnik w harcerstwie, ale hiszpański przecież przypłacił głową. Urbanek ocalał tylko dlatego, że nie wrócił na czas z urlopu w 1939 roku. Już został tam gdzieś w krakowskim, bo tu na pewno podzieliłby los wielu ludzi, którzy leżą w Piaśnicy. Byłby bardzo znanym działaczem, zresztą po wojnie też był wieloletnim działaczem społecznym, wieloletnim radnym Sopotu i pamiętam, jak chyba to było w 40 albo 49 roku, jego wystąpienie na posiedzeniu Rady Miejskiej Sopotu, kiedy zaoponował ostro przeciwko używaniu wobec ludności wolnego miasta Gdańska określenia autochtoni. Ci, którzy żyli w tamtych czasach, pamiętają, że to było powszechny termin na określenie ludności polskiego pochodzenia. I Urbanek wtedy dosyć surowo powiedział na posiedzeniu Rady: jacy oni autochtoni, to są Polacy. I muszę przyznać, że to wystąpienie dostało się do prasy ogólnopolskiej i w tym momencie zaprzestano używania tego terminu. On był cały czas społecznikiem, czasem wprowadzającym zresztą władzę w zakłopotanie. Bo w 1957 roku, to chyba pierwszy raz powiem o tym publicznie, w 1957 roku było posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta Sopotu. Urbanek został oczywiście wybrany jako senior radny. Rady otwierał posiedzenie. W pierwszym rzędzie siedzieli przedstawiciele władz. Urbanek, który był świetnym mówcą, tak się zagalopował w pewnym momencie, że wygłosił takie oto zdanie w 1957 roku. I doczekamy czasów, kiedy wróci do nas nasze ukochane Wilno i zawsze wierne Rzeczpospolitej Lwów. Wyobraźcie sobie państwo, jakie to zrobiło wrażenie na różnych osobistościach oficjalnych. Ale Urbanek nie bał się nikogo i nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Panie profesorze, pan wie, że pan profesor Urbanek był członkiem Sopockiej Komisji Weryfikacyjnej i prawdopodobnie również z tego powodu bliska była kwestia położenia i statusu ludności rodzimej. Ale czy wiedział pan, że pana tato również uczestniczył w Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej? Dowiedziałem się tego od pani doktor. Ojciec nigdy o tym nie wspominał. Wielokrotnie w archiwaliach widziałam podpis pana taty, który delegował nawet pracowników Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej do Kwidzyna po to, aby zrobić tam przegląd weryfikacji narodowościowej, która akurat w Kwidzynie w dość mozolny sposób przebiegała. To był wtedy bardzo istotny problem, szanowni państwo, z uwagi na atmosferę, jaka panowała. Jeśli dzisiaj w perspektywie 70 lat
spojrzeć na atmosferę, jaka towarzyszyła w tamtych latach ludności niemieckiej, czy ludności posądzanej o to, że są Niemcami, czy że się zapisali na Niemców, na Volksdeutschów, Reichsdeutschów i tak dalej, to trudno mi znaleźć jakieś adekwatne określenie, które by tę atmosferę oddawało. Bo słowo nienawiść to jest jeszcze za mało. Przecież ja pamiętam doskonale nas odganianie. My jako chłopcy bardzo interesowaliśmy się na przykład publiczną egzekucją załogi Stutthofu tutaj na Biskupiej Górce. Były ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim, że właśnie odbędzie się, ponieważ ówczesny kodeks postępowania karnego przewidywał możliwość publicznych egzekucji zbrodniarzy wojennych. Wobec tego ogłaszano, że to no, będzie taka impreza, prawda? Zapraszają publikę, a jeśli tam było też zaproszenie skierowane do byłych więźniów Stutthofu, jeśli chcieliby wziąć udział w egzekucji, to serdecznie zapraszamy. I myśmy tam oczywiście poszli. Nas jacyś przytomni dorośli odganiali, także myśmy całą ceremonię widzieli z daleka. Ale uczucie pewnej nie tylko grozy tego wydarzenia, ale także uczucia nienawiści do Niemców było przemożne. Stąd to, i to się odbijało bardzo często na stosunku właśnie do ludności, przepraszam za to słowo, autochtonicznej, których czasem brano pod jeden z tych ulic. Mieszkałeś w Gdańsku, a nie daj Boże, jeszcze zostałeś Volksdeutschem. Nie rozumowano wtedy, że jak ktoś nie podpisał, to szedł do koncentraka. Tego nie brano pod uwagę. Byłeś wobec tego... Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to trzeba zbadać w archiwum, ale mnie się wydaje, że w 1945 roku przez kilka miesięcy tutaj w województwie gdańskim obowiązywało zarządzenie, być może ustne, wojewody gdańskiego, że Niemcom nie wolno chodzić chodnikiem. Skąd się to brało? Podczas okupacji Żydzi nie mogli chodzić chodnikiem. Żyd musiał podczas okupacji iść ulicą. I przeniesiono to. To po kilku miesiącach ustało, ale ja sam widziałem scenę, jak jakiś młody człowiek w Sopocie, jakąś starą Niemkę, dosłownie na kopach z tego chodnika zwalał i używając słów, no, których nie zacytuję, mówił, tam masz chodzić, a nie tu. Takie było odczucie. Zresztą ja nawet obserwując tę egzekucję właśnie na Biskupiej Górce, kiedy tłum po egzekucji rzucił się na te ciała wisielców, byłem przekonany też, że to jest przejaw nienawiści. Okazało się, po kilkunastu latach wyprowadzono mnie z błędu. To nie był przejaw nienawiści. To była chęć uzyskania kawałka sznura od wisielca, który, jak wiadomo, przynosi szczęście. Podobny proceder miał miejsce w Norymberdze. Oczywiście inna ranga tamtych wisielców. Natomiast rzeczywiście wierzono bardzo głęboko, że ten kawałek sznura przynosi szczęście. Handlowano. Przykro mi powiedzieć, że to jest również wileński przesąd. Panie profesorze, przywołał pan to wydarzenie owej egzekucji. Proszę powiedzieć, to było na pewno święto sprawiedliwości dziejowej, prawda? Natomiast czy nie było przy okazji w sytuacji poznawania się ludzi z wielu regionów, bo to było pierwszy raz, kiedy zmobilizowano społeczeństwo Gdańska w jednym miejscu. Przypuszczam, że tak. Prawda? Możemy przypuszczać, możemy mieć pewność, że wówczas na Biskupiej Górce przy ulicy Pokulanka, gdzie miała miejsce ta egzekucja, byli Polacy z różnych stron, właśnie z Wilna. Zresztą, proszę Państwa, Pokulanka, przywieziona nazwa z Wilna do Gdańska. Niewykluczone, że w ten sposób władze chciały jakby zadziałać na przeorientowanie świadomości narodowej, ale czy nie moglibyśmy myśleć o tym zdarzeniu w kategoriach zawiązywania się również pewnej solidarności społecznej wśród ludzi. Oto tu stoimy my, nowi gdańszczanie, i w aurze tego święta, jakby pokonania, takiego symbolicznego pokonania, ostatecznego pokonania nazizmu, zdobywamy Gdańsk i zawiązujemy więź
integrujemy się po prostu. Czy możemy powiedzieć, że tego typu uczucie było obecne wówczas na Topolance? No, czy to za dużo? Ja byłem za mały na to, żeby to analizować, ale myślę, że to jest to, o czym powiedziała pani profesor Krupa Wojciechowska. To jest następstwo potworności wojny. Następstwo potworności wojny. Wojna nie jest straszna dlatego, że giną ludzie, bo ludzie giną w wypadkach samochodowych też, w katastrofach komunikacyjnych. Wojna jest straszna dlatego, że bardzo często stawia przed ludźmi straszny wybór. Albo będziesz zbrodniarzem, albo będziesz przyzwoitym człowiekiem. Przecież można przeżyć życie, nie będąc poddanym takiej próbie. I to być może, że w założeniu władz było. Zresztą w latach bezpośrednio powojennych, jak sądzę dzisiaj, nie trzeba było szczególnie mobilizować ludzi na przykład w oparciu o jakieś antyniemieckie, czy jakiekolwiek inne nastroje. Te odczucia były naturalne. Te odczucia były naturalne, bo każdy coś tam w życiu przeżył, prawda? Natomiast ja bym wiązał to z potwornością zjawiska wojny, która zmienia często przyzwoitych ludzi no, w jakieś bestie, które może jakieś naturalne skłonności zostają wyolbrzymione w tym momencie, ale czasem to wynika po prostu z sytuacji, wobec jakiej ludzi się stawia podczas wojny. I wtedy życie nie było w takiej cenie, jak dzisiaj. Ludzie się napatrzyli na to. Ja pamiętam wojnę, cóż, kiedy się zaczęła, miałem 8 lat, kiedy się skończyła, miałem 14. Do mnie nikt nie strzelał, nie byłem jakoś żadnym frontowym żołnierzem, prawda? Bałem się tylko nalotów, ale pamiętam te wszystkie. To jest coś strasznego. Spoglądam na kartki zeszytu pana. Państwo niestety nie mieliście okazji widzieć całego brulionu, ale jest absolutnie niezwykły. Mamy tam odmiany przez przypadki, naukę łaciny, tutaj chyba arytmetykę widzimy. Ale ja chciałabym zapytać, co rozpalało wyobraźnię młodego Jurka, gdy patrzę właśnie na te rysunki, zresztą wykonane naprawdę z zadziwiającą precyzją. Proszę powiedzieć. Proszę Państwa, kiedy pokazałem pani doktor, na czym w 1945 roku notowaliśmy no podczas lekcji, od tego zacznijmy. To są jakieś stare kwitancje, przepraszam za to określenie, jakichś po niemieckich kwitów magazynowych, ale one miały jeden ogromny walor, mianowicie po drugiej stronie można było notować. I to jest autentyczny zeszyt 1945 roku, bo z początku nie można było zeszytów kupić. Gdzieś napisałem, że często jedyną pomocą naukową nauczycielstwa i uczniów było ołówek po prostu. I to już było bardzo, bardzo wiele. Mówię o 1945 roku. A tu są rysunki, no, szanowni państwo, w 1945 roku okolica Gdańska, okolica Sopotu, to był teren działania wojskowych. Tam można było znaleźć nie tylko jeszcze resztki zwłok, gdzieś poukrywanych, bo na ogół sprzątano, ale także można było znaleźć to, co nas wówczas fascynowało. Karabiny, bardzo często za złamaną kolbą. A nawet w 1945 roku, jak zorganizowano wycieczkę na Hel z kuratorium, to znaleźliśmy taką kupę pistoletów, a obok drugą kupę magazynków do tego, bo tam nikt nie chodził, to był zaminowany teren. Dla nas nie było wtedy problemu pójścia do zaminowanego terenu. I muszę Państwu wyznać, choć czynię to pierwszy raz publicznie, że prawie wszyscy koledzy w tamtych latach, mówię o 1945 roku, mieli broń ręczną. Pistolety. Potem nam zabrano to szczęśliwie, właściwie oddaliśmy sami. I to jest odbicie ówczesnych zainteresowań. Jakie to było piękne zjawisko, szanowni państwo. Znaleźliśmy kiedyś cały pojemnik rakiet i pistoletu, rakietnicy tak zwanej. Jakież to było piękne zjawisko, jak się wchodziło do jednego z licznych schronów na terenie miasta, na terenie Sopotu było kilka schronów przeciwlotniczych, tam było ciemno i te schrony w 1945 roku służyły także publiczne ubikacje. I w takim schronie, jak się strzelało rakietę, to było coś fantastycznego. Ona latała, odbijała się pod
Chociaż zjawisko znakomite. I przypominam sobie takie wydarzenie, kiedy wchodzimy do schronu właśnie, żeby strzelić na tą rakietę i przeżyć kolejne jakieś tam uczucia. Raptem przed nami pojawiła się sylwetka jakiegoś dżentelmena z opuszczonymi spodniami, który mówi: panowie, nie strzelajcie, nie strzelajcie. On tam po prostu załatwiał naturalną potrzebę, już nie było publicznych publikacji i on widział to, czego myśmy nie widzieli. Myśmy weszli w ciemność i go nie zauważyli, a on z ciemności widział, że wchodzi facet z pistoletem w ręku, prawda, i celuje w niego. I mówi: nie strzelajcie. No oczywiście nie strzeliliśmy. Ale w innych przypadkach, na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie to przeżycie, wystrzelenie rakiety w pokoju. Rakieta lata, bija się o wszystkie ściany. No, kto dzisiaj takie rozrywki uprawia? To już niedostępne dla młodzieży współczesnej. Panie profesorze, w 1950 roku zdał Pan maturę, egzamin do Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, ale niestety w wymarzonej szkole nie mógł Pan kontynuować. No, były takie czasy, że potem w 1957 roku przeczytałem swoją opinię, bardzo zresztą komiczną, która nakazywała władzom uczelni izolować mnie od rodziny, cytuję, i zgubnego wpływu odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego i głupkoszczyzny. Najlepszym numerem było to, że ojciec mój nigdy nie był w PPS-ie, zawsze był w PPS-ie, więc posądzenie go o głupkoszczyznę, a przecież to był przywódca PPR-u. Prawda, i odchylenie prawca, no to były takie czasy, ale znalazłem się, ja nie żałuję, bo znalazłem się w najlepszym wówczas Wydziale Prawa i do dziś dnia jestem wierny temu zawodowi. Panie profesorze, na koniec obraz, który świadczy o solidarności środowiska wileńskiego, albowiem gdy tato pana został oskarżony o owo odchylenie nacjonalistyczno-prawicowe, a przede wszystkim o sprzyjanie Niemcom w czasie okupacji, to środowisko wileńskie złożyło w tej sprawie oświadczenie. Tak, i ten zarzut został odwołany. Już wtedy. Tak. To było oczywiste, ojciec był w konspiracji. Jako żywo nie mógł być posądzony o żadne sympatyzowanie, bo tak to sformułowano ostrożnie, na wszelki wypadek. Zresztą jednym z obrońców mojego ojca wtedy był Henryk Kwiatkowski, profesor Henryk Jabłoński, wówczas późniejszy przewodniczący Rady Państwa, który jako kibic sportowy prawił mi czasem komplementy różne. Panie profesorze, była to dla mnie naprawdę niezwykła przyjemność, no, zaszczyt. Ja przepraszam, że to tak długo trwało. Serdecznie dziękuję. Bardzo przepraszam Państwa.